bardzo ładnie wygląda i teraz całkiem inaczej się przychodzi, że bardzo będzie przyjemnie i przytulnie przychodzić. Bardzo mi się podoba i zdaje mi się, że ja to mieszkam w innym świecie. Zakończony etap to zaledwie wstęp do prac remontowych drogi numer 3 biegnącej przez Jawor. Na pierwszym z kilku odcinków zakończono pracę i przywrócono komunikację. Od jutra rozpoczynamy roboty rozbiórkowe. Zakres robót na kolejnym etapie to jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników, wymiana oświetlenia drogowego i wymiana wpustów kanalizacji deszczowej. Sam etap 1B to jest około 6 tygodni. Mieszkańcy są oburzeni przedłużającym się remontem. Bardzo serdecznie przepraszam wszystkich mieszkańców Jawora, również kierowców, którzy przejeżdżali tą drogą, za wszystkie utrudnienia. Zamknięcie nowego odcinka Starojaworskiej i Wieniawskiego to nowe objazdy, które sprawiły dziś spore zamieszanie. A i kierowcy ciężarówek za nic wzięli sobie oznakowanie i jeżdżą jak im wygodnie. Prosimy również kierowców aut ciężarowych powyżej 3,5 tony respektowanie znaków dopuszczonego tonażu, gdyż na drogach w rejonie miasta Jawora jest dopuszczony tylko i wyłącznie ruch lokalny 3,5 tony, ruch tranzytowy do 3,5 tony. Natomiast auta ciężarowe mają wyznaczone objazdy drogą krajową nr 5 autostradą A4. Czy zamierzają panowie kontrolować ulicę Rapackiego? Zaraz będę tutaj z osobą odpowiedzialną za to rozmawiał, także za chwileczkę porozmawiamy. Dziękuję. Remont trójki to 6 etapów. Na Placu Wolności pojawi się rondo, na Limanowskiego miejsca postojowe, a finał najprawdopodobniej w drugiej połowie 2016 roku. Bardzo się cieszymy. Może w końcu będzie dobrze, nie? Droga będzie piękna nowa, choć na razie trwa budowa. 2.16, chwila bliska, więc nie martwcie się, ludziska. Trudno wierzyć, to jest szok. Będzie droga już za rok.